Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj tekst z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział i tam werset 41. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Mocny tekst, prawda? Dla tych, którzy nie wiedzą albo może nie kojarzą tego fragmentu, jest to fragment mówiący o tym, jak Pan Jezus będzie dokonywał sądu ostatecznego i postawi sprawiedliwych po swojej prawej stronie, natomiast niesprawiedliwych po lewej stronie. I tym pierwszym powie: chodźcie do Królestwa Bożego, dlatego że troszczyliście się o mnie, gdy byłem w więzieniu, gdy byłem chory, gdy byłem biedny. I oni, nie będąc świadomi w ogóle tego, że cokolwiek takiego czynili, mówią: kiedy, Panie, kiedy? On mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, to mnie uczyniliście. A potem wypowiada te słowa do niesprawiedliwych. Oni też się pytają: kiedy? Kiedy coś takiego zrobiliśmy i nie uczciliśmy cię? I Jezus im mówi też: cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci, to samo uczyniliście i mnie. Chodzi o złe uczynki, tak? W tym przypadku. I dlaczego tutaj taki mocny wyrok? Czy Pan Jezus, jako ten, który jest przedstawiany jako Bóg miłości, nie jest tutaj zbyt srogi? Zresztą przecież nawet apostoł Paweł pisze, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlaczego zatem wypowiadane tutaj są tak okrutne słowa? Wbrew pozorom to wcale nie jest okrutne. Pan Jezus w wielu miejscach w Piśmie Świętym mówi o tym, że przyjdzie, aby oddać każdemu według jego uczynku. On jest sędzią sprawiedliwym, dlatego że on łączy w sobie zarówno boską naturę, jak i ludzką. Dzięki temu zarówno Boga, jak i ludzkość może reprezentować bez szkody dla którejkolwiek ze stron. I z tego też względu wszelki sąd został jemu przekazany, a więc jego wyroki są sprawiedliwe, są rzetelne i nie są krzywdzące dla nikogo. Człowiek patrzy jedynie na to, co jest przed jego oczyma, natomiast Bóg patrzy w serce. Jezus jest w stanie wgłębić się w motywacje, w myśli, w pragnienia danego człowieka i ocenić, dlaczego w taki, a nie w inny sposób się zachował. Czasami możemy oceniać ludzi przez pryzmat tego, ile w życiu osiągnęli, czy na przykład, nie wiem, dobrze się z nimi czuliśmy, możemy postrzegać ich jako jakichś gigantów duchowych, ludzi sukcesu. Natomiast Bóg, który bada serca ludzkie, on ocenia to troszeczkę inaczej. On wie, jaki człowiek jest naprawdę, on wie, dlaczego chciał osiągnąć to i tamto. I w Piśmie Świętym jest powiedziane, że stosownie właśnie do uczynków każdy z nas będzie oceniony przez Boga. Konsekwencją trwania przy Bogu, bycia Mu wiernym, jest życie wieczne w Jego Królestwie, a później też zamieszkanie razem z Bogiem na nowej, odnowionej, odtworzonej ziemi, bez grzechu, gdzie będzie panować wieczna radość, szczęście, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia, mozołu, ani niczego z tego, co znamy na co dzień, co jest udziałem każdego z nas. Natomiast co się stanie z niesprawiedliwymi? Pismo Święte też o tym mówi. Otóż zostaną zniszczeni na wieki. Nikt nie będzie się pastwił nad nimi. Nauka o wiecznie płonącym piekle, o katuszach, które dusze doświadczają, które żyły z dala od Boga, to jest kłamstwo. To jest niebiblijna nauka służąca temu, żeby zastraszać i za pomocą strachu manipulować ludźmi po to, żeby wyciągnąć od nich korzyści materialne, żeby też byli posłuszni władzy. Natomiast w Piśmie Świętym nie mamy Boga, który czerpie radość, satysfakcję z tego, że pastwi się nad grzesznikiem, że raduje go to, kiedy widzi, jak ludzie jęczą, smagani ogniem w kotłach. To nie jest wizja Boga miłości. W Piśmie Świętym, zwłaszcza w liście do Tesaloniczan, konkretnie w drugim liście do Tesaloniczan, jest powiedziane w pierwszym i w drugim rozdziale, że ludzie, którzy zginą
o których Jezus też mówi w tekście tej pobudki porannej, to są ludzie, którzy dokonali takiego wyboru. Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. Jest mnóstwo fragmentów i w Starym, i w Nowym Testamencie, które pokazują Boga, który wręcz błaga o to, żeby człowiek przyjął Jego zbawienie. Natomiast każdy z nas jest istotą wolną i dokonuje osobistego wyboru. I we wspomnianym liście do Tesaloniczan jest powiedziane, że ludzie, którzy zginą, to są ludzie, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości i którzy nie uznali Boga za swojego Pana. A skoro nie uznali, nie przyjęli, odrzucili, to znaczy, że mogli to przyjąć, czyli to był ich świadomy wybór. Natomiast w momencie, w którym staną przed obliczem Bożym, będą chcieli być przyjęci na podstawie swoich własnych uczynków. Inna przypowieść, bardzo podobna do tej, z której pochodzi fragment pobudki porannej, mówi o tym, że niesprawiedliwi stają przed Bogiem i mówią: Boże, czy my w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, nie czyniliśmy wielu cudów, nie uzdrawialiśmy? A co wtedy Chrystus im mówi? Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie w Piśmie Świętym ma o wiele większe, głębsze znaczenie niż tylko bycie nieposłusznym. Jezus powiedział, kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań. Więc tak naprawdę jaki zarzut Chrystus stawia niesprawiedliwym? Wy tak naprawdę nigdy nie mieliście relacji ze mną, nie kochaliście mnie, nie czyniliście tych wszystkich rzeczy dlatego, że chcieliście mnie uwielbić, ale dlatego, że chcieliście coś ugrać dla siebie, że chcieliście zdobyć korzyści dla siebie samych. I z tego względu ten wyrok jest taki, a nie inny. Mają ponieść zatracenie wieczne, dlatego że nie obrazowali Bożego charakteru. Wbrew pozorom, dobrą nowiną jest to, że Bóg zna nasze serca, zna nasz charakter, zna nasze motywacje. Dlatego, że w ten czas bez krzywdy dla kogokolwiek będzie mógł podjąć słuszną decyzję. Mało tego, da nam wgląd w tę decyzję, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Czym się kierował, dokonując takiego, a nie innego wyboru. I Księga Apokalipsy mówi o tym, że tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem i rozwiązaniem problemu grzechu cały wszechświat, łącznie z szatanem, uklęknie przed Chrystusem i powie: sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia. Jeżeli jesteś przy Chrystusie, nie musisz obawiać się sądu, dlatego że On jest tym, który Ciebie będzie reprezentował przed obliczem Boga. Jeżeli natomiast żyjesz z dala od Niego, wciąż masz szansę na to, żeby się nawrócić. Wciąż masz szansę na to, żeby dokonać właściwego wyboru. To nie jest jeszcze ten czas, kiedy Bóg stawia kreskę na Tobie i mówi: dla Ciebie już nie ma szansy. Szansa jest tak długo, jak żyjesz. Modlę się o to, żebyś dokonał właściwego wyboru w swoim życiu, w dzisiejszym dniu i w każdym kolejnym. Pomódlmy się. Panie Boże, chcę bardzo Ci podziękować za to, że Ty jesteś Bogiem miłości, ale jesteś też Bogiem prawa i sprawiedliwości, Bogiem świętym, a często zdarza nam się o tym zapominać. Spraw, Panie, abyśmy w dzisiejszym dniu i w każdym kolejnym mogli dokonywać wyborów, które się Tobie podobają, które są zgodne z Twoim charakterem i które Ciebie uwielbią. Daj, Panie, abyśmy trzymali się z dala od tego, co złe, co niewłaściwe, co może nas skalać i odciągnąć od Ciebie. Nie pozwól, Panie, aby nasze serca były nieczułe na Twój głos i na działanie Twojego Ducha. Dziękujemy za to, że pragniesz zbawić każdego z nas. I daj, Panie, abyśmy Ci w tym nie przeszkadzali, ale abyśmy mogli z Tobą współpracować i każdego dnia otwierać się na Twój wpływ, na Twoją łaskę. Również i dziś, Panie, pomóż nam odczuć Twoją obecność i błogosławieństwo w szczególny sposób. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za to, że odsłuchaliście ten filmik. Jeżeli to przesłanie dzisiejsze trafiło do Was, proszę, abyście zostawili lajka pod tym filmem. Jeżeli chcecie coś dopowiedzieć, o coś zapytać, proszę o komentarz pod filmem.
No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał Adwentyści Gdańsk, żebyście byli na bieżąco z każdym materiałem, który będzie umieszczany na tym kanale. Na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo, życzę udanego dnia i dokonywania właściwych wyborów. Cześć.